Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 65. odcinek Zarychty na solo. Wjeżdżamy w ostatnią prostą, jeśli chodzi o zapowiedzi sezonu. Mimo że sezon już się zaczął, to no niestety nie udało mi się wyrobić wcześniej, ale to nie znaczy, że nie dokończę. Także spodziewajcie się wszystkich zapowiedzi wszystkich drużyn, których jeszcze nie było. Tym razem na tapetę trafiają Los Angeles Lakers. Drużyna, która w ostatnim sezonie, w ostatnim off-season zrobiła najwięcej i najgłośniejsze transfery. Wiadomo, LeBron James przede wszystkim, no do tego kilku graczy, którzy powinni zasilić tą drużynę, jeśli chodzi o najważniejsze minuty. Lakers mają przed sobą bardzo trudny sezon, z tego względu, że po kilku latach tułania się po dole tabeli, wreszcie mają zespół, który ma wygrywać, mają zespół, który ma awansować do playoffów. Czy im się to uda? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Mogą nawet, i w to wierzę mocno, dostać się do finału konferencji i tam powalczyć o wejście do finału NBA. Oczywiście wszystko to ze względu na to, że mają LeBrona Jamesa. Ale zanim do Jamesa, zaczynamy oczywiście od trenera. Jest nim Luke Walton, który ma już za sobą dwa sezony pracy w Lakers. Wygrał w nich 61 spotkań łącznie, więc ma bilans dosyć mocno ujemny. Natomiast widać po Lakers, że Walton mocno odciska swoje piętno na nich. Ta drużyna z sezonu na sezon robi się coraz lepsza. W zeszłym roku bardzo dobrze bronili, bo mieli 13 obronę ligi, a także wygrali bardzo szybko, bo mieli aż trzecie tempo, wobec czego ich mecze bardzo przyjemnie się oglądało. Natomiast no wiadomo, że do poprawy jest atak. No i żeby ten atak poprawić, to zostali ściągnięci tacy gracze jak Rajon Rondo, jak LeBron James, którzy mają właśnie uspokoić trochę ofensywę, sprawić, że będzie ona jeszcze bardziej efektywna, a co za tym idzie, że zwycięstwa po prostu zaczną wpadać. Walton wciąż jest młodym trenerem na dorobku, natomiast ma już ze sobą pewne doświadczenia, bo pamiętamy przecież, że przez pierwsze pół roku tego sezonu 73-9 w wykonaniu Warriors, to on był prowadzącym drużynę z tego względu, że Steve Kerr wtedy z powodu problemów z kręgosłupem musiał odpoczywać, więc to Walton był odpowiedzialny za ten fantastyczny start, który wtedy Warriors zanotowali. Ma on też dobry posłuch w szatni. Wydaje się, że bardzo dobrze dogaduje się z zawodnikami, nie tylko z młodymi, ale też z tymi starszymi. Zresztą z kilkoma grał jeszcze jako zawodnik, przeciwko kilku. Występował też chociażby w Cleveland Cavaliers i oczywiście w Los Angeles Lakers, także wiadomo, że karierę za sobą ma dosyć ciekawą, ale skończoną przedwcześnie przez kontuzję. Jeśli miałbym ocenić Luka Waltona, to mimo że jest to bilans ujemny za te dwa sezony, w których prowadził Lakers, to jest to piątka, bo dla mnie jest trenerem bardzo dobrym, który już udowodnił sporo, potrafił z tej grupy młodych, nieopierzonych chłopaków w poprzednim sezonie stworzyć drużynę na 13 miejsce w obronie i wydaje się, przynajmniej dla mnie, że jest oczywistym, że zrobi kolejny krok w przód z tą drużyną, no i zacznie wygrywać po prostu w tym sezonie. Tak jak mówię, druga runda playoff to jest dla mnie pewna, jeśli chodzi o Lakers, chyba że trafiliby w pierwszej na Warriors lub Rockets, wtedy mogą mieć problem z przejściem pierwszej rundy, ale podejrzewam, że mogą skończyć na trzecim, na czwartym miejscu i dopiero w półfinale konferencji się spotkać z którą z tych potęg. Dalej mamy obwodowych. Tutaj też nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja, Podstawowym jednak rozgrywającym ma być docelowo Lonzo Ball, więc dlatego od niego zaczynam. Ball ma za sobą bardzo solidny sezon debiutancki. 10 punktów, blisko 7 zbiórek, ponad 7 asyst. Bardzo dobrze grał w obronie. Natomiast to, nad czym musiał pracować w lato, przede wszystkim to były rzuty za 3 punkty, bo trafiał tylko 30% swoich trójek. Jeśli chodzi o technikę rzutu, to zdecydowanie widać, że ona się poprawiła. Jeśli chodzi o skuteczność, no to oddał chyba 4 rzuty tylko w preseason, bo zagrał tylko w dwóch ostatnich spotkaniach, więc to zdecydowanie za mała próbka, żeby powiedzieć, czy ta zmiana przyniesie efekt. Natomiast no wiadomo, że Ball ma tutaj być kolejnym pomocnikiem dla LeBrona Jamesa. Zresztą no, LeBron James ma mieć zdjęte z siebie obowiązki przeprowadzania piłki na stronę ataku, więc to Ball, to Rondo będą teraz odpowiedzialni za to, żeby przekozłować, żeby rozpocząć ofensywę, a James mają tylko wykańczać.
Obok Bola fajnie i tak bym bardzo chciał, żeby występował Josh Hart, natomiast obawiam się tutaj o Kenta Ivisa, Caldwell Popa. Natomiast Hart miał bardzo dobrą końcówkę poprzedniego sezonu, świetną ligę letnią, pokazał się też z bardzo dobrej strony w trakcie preseason. No i to jest zawodnik, na którego Walton może stawić ze względu na jego bardzo dobrą też defensywę. Hart trafiał w poprzednim sezonie prawie 40% trójek, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i wydaje się, że po prostu zasłużył sobie na to, żeby grać. Dalej, jeśli chodzi o zmienników, no to mamy ściągniętego w trakcie off-season Rajona Rondo. Rondo ma za sobą bardzo solidny sezon w barwach Pelicans. To tak jak zwykle, sezon zasadniczy trochę przebimbał, że tak powiedzmy, natomiast oczywiście w playoffach był ten najlepszy Rajon, którego lubimy, który doprowadził do tego, pomógł przynajmniej doprowadzić do tego, że Blazers zostali odesłani z kwitkiem, a i Warriors na początku też nie mieli łatwo. Rondo w poprzednim sezonie odnotował 8 punktów, 8 asyst. Tutaj raczej będzie zmiennikiem, będzie zawodnikiem, który ma pomagać drużynie, więc jego rola będzie gdzieś tam ograniczona, natomiast ma służyć tym swoim doświadczeniem weterana i pomagać zespołowi. Dalej mamy Kentavious'a Caldwell-Pope'a, którego już wspomniałem, który podpisał kolejną umowę z Lakers. Nie do końca jestem przekonany po co, no ale jest. Ma tego samego agenta co LeBron James, więc być może dlatego. Natomiast Caldwell-Pope w poprzednim sezonie trafiał bardzo solidne 38% trójek, 13 ponad punktów rzucał, natomiast wydaje mi się, że niepotrzebnie będzie zabierał minuty, chociażby Sviatosławowi i Haliukowi. No ale taka jest decyzja, więc KCP zostaje. A jest jeszcze przecież Lance Stevenson, wyciągnięty z Indiana Pacers, który ma być, przynajmniej ja tak to nazywam, jednym z trzech z trójki Drombo. I Lance Stevenson ma być takim dodatkowym, szaleńczym graczem z ławki, który ma poderwać ewentualnie drużynę w drugiej kwarcie na przykład, kiedy nie idzie, zdobywać sporo punktów właśnie wchodząc z ławki rezerwowych, więc to jest na pewno jego rola. No i szóstym graczem na obwodzie jest wspomniany już Sviatosław Michaliuk, Ukrainiec, który został wyciągnięty z uczelni Kansas, 47 pick w ostatnim drafcie. Gość, który ma naprawdę świetny rzut za 3 punkty, bardzo dobrze pokazał się w trakcie ligi letniej. Miał też niezłe momenty w preseason, ale grał bardzo mało, natomiast świetnie wypadł też w eliminacjach do Mistrzostw Europy. To on był zawodnikiem, który poprowadził Ukrainę do zwycięstwa sensacyjnego na własnym parkiecie z Hiszpanią. Także mamy 6 bardzo dobrych graczy, wyrównanych moim zdaniem. I ta głębia składu i praktycznie zapewnienie wszystkiego, bo jest i defensywa, jest i rozegranie, są i dobrzy strzelcy, jest trochę też wariacji u Stevensona, to sprawia, że jestem w stanie ocenić Lakers obwód na bardzo silne 4. Dalej mamy skrzydłowych, gdzie oczywiście najważniejszą postacią jest teraz LeBron James. Zawodnik ściągnięty z Cleveland Cavaliers, który ma za sobą kolejny fantastyczny sezon. Sezon, w którym wykręcał ponad 27 punktów, ponad 8 zbiórek, 9 asyst. No, na własnych barkach zaciągnął Cleveland Cavaliers do finału NBA. Co prawda przegranego z Golden State, ale ten pierwszy mecz, w którym Cavs naprawdę mieli szansę, w którym James rzucił 40 chyba 5 punktów, czy nawet więcej, to był ten moment, w którym wydaje się, że oni te finały całkowicie przegrali. Jak jeszcze do tego doszła ta kontuzja Jamesa, który sobie złamał rękę później w szatni, no to wszystko się posypało. A kto wie, jakby się to potoczyło, może by Cavaliers byli w stanie wyrwać jeszcze z jedno spotkanie gdzieś po drodze, więc kto wie, jakby to było. Więc James przychodzi, żeby odzyskać dla Lakers walkę o mistrzostwo, żeby znów przywrócić ich na tron. Wydaje się, że sam podchodzi do tego dosyć spokojnie, że minęły już te lata, kiedy się spina na to wszystko i w sumie dobrze. Prawda jest taka, że ma już 33 lata praktycznie i osiągnął bardzo dużo. W tej chwili może tylko i wyłącznie dobudowywać jeszcze do tej swojej spuścizny i wydaje się, że akurat dobre miejsce do tego wybrał. Obok niego będzie grał Brandon Ingram, zawodnik, który w poprzednim sezonie już bardzo mocno się rozwinął. W tym coraz głośniej mówi się o tym, że może powalczyć o udział w meczu gwiazd, jeżeli utrzyma ten rozwój, który w ostatnich miesiącach miał miejsce.
No i Ingram wydaje się, że rzeczywiście może być tym też następcą Jamesa. Jeżeli ten za kilka sezonów zakończy karierę, to Ingram, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje w drużynie, będzie miał najlepsze papiery do tego, żeby zostać liderem na stałe. Jego poprzedni sezon to jest 16 punktów na mecz, blisko 4 asysty, 39% celnych trójek. I to jest bardzo, bardzo dobry wskaźnik. Jeżeli on to utrzyma, zacznie rzucać jeszcze częściej niż poprzednio, no to będziemy mieli kandydata do gracza kompletnego na przestrzeni kilku lat. Kompletnego też dlatego, że Ingram jest bardzo dobrym, solidnym obrońcą. Dalej, jeśli chodzi o zmienników, no to mamy Kyle'a Kuzmę. Kuzma jako debiutant pokazał się ze świetnej strony i prawdę powiedziawszy w 7 na 10 sezonów taki sezon, jaki trafił się w poprzednim roku Kuzmie, skończyłby się nagrodą dla debiutanta roku. No ale niestety trafił na rok, w którym byli i Donovan Mitchell, i Ben Simmons, i w związku z tym musiał obejść się smakiem. Natomiast Kuzma, wchodząc z ławki, rzucał 16 punktów na mecz. Kto wie, czy taką średnią utrzyma. Na pewno jest spora szansa na to, że może dostać mniej minut, a jeżeli utrzyma minuty takie jak w poprzednim sezonie, albo nawet jest większy do około 30, to kto wie, czy ta średnia nie pójdzie do góry. W końcu to jest zawodnik, który ma wchodzić z ławki i po prostu dostarczać seriami punkty. I tak też robi. Numer 4 wśród skrzydłowych to ten najsłabszy, to ten, który teoretycznie może być problemem dla drużyny, czyli Michael Beasley. Beasley ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach New York Knicks. Trafił prawie 40% trójek, 13 punktów na mecz. Więc jako gracz, który tutaj ma wchodzić z ławki i też dostarczać punkty, powinien się sprawdzić bardzo dobrze. Beasley wydaje się, że trochę zmądrzał, że przestał robić jakieś głupie rzeczy, chociaż nie raz i nie dwa złapiemy się na tym, że będzie kandydatem pewnie do Shaq Tinefool. Mimo wszystko jednak koszykarsko daje radę i powinien też sobie z tym poradzić w Lakers. Oczywiście przy różnych ustawieniach na skrzydle mogą się pojawiać czy Kentavious Caldwell-Pope, czy Lance Stevenson, więc wtedy ta rotacja będzie szersza. Natomiast jako, że o nich opowiedziałem już przy obwodowych, to nie chcę tutaj powtarzać. A jeśli chodzi o ocenę skrzydłowych, no to nie może być inna. To jest piątka z plusem. Są trochę gorsi niż Golden State Warriors, natomiast LeBron James tutaj zasypuje praktycznie każdą dziurę. A jeśli Ingram i Kuzma będą dalej się rozwijać w takim tempie, jak to dotychczas robią, to kto wie, czy za rok ta moja ocena tej drużyny nie pójdzie jeszcze wyżej. I na koniec zostali jeszcze nam podkoszowi. No tutaj mamy nowego środkowego Lakers. Teoretycznie tutaj drużyna indywidualnie straciła, bo zamiast Brooka Lopeza jest JaVale McGee, który pod kątem indywidualnym, tak jak powiedziałem, jest gorszym środkowym. Natomiast być może lepiej będzie pasował do tej filozofii, którą Lakers chcą grać. McGee świetnie stawia zasłonę, świetnie ścina pod kosz, jeśli chodzi o grę pick and roll. Można mu rzucać piłki wysoko nad obręcz i on będzie je łapał i kończył z góry. Więc i do tego świetnie broni, tak? Bo wiemy, że pod kątem bloków jest naprawdę bardzo dobry. Nauczył się wiele przez te ostatnie sezony w Golden State Warriors, więc wydaje się, że McGee jest tutaj dosyć bezpiecznym, solidnym wyborem. Natomiast problem się pojawia taki, że za nim niestety jest na razie póki co słabo, bo Ivica Zubac, który miał być tym talentem na miarę, nie wiem, Vlade Divaca na przykład, to niestety póki co nie daje rady. Jego rozwój jest, natomiast jest to rozwój bardzo powolny. Może gdyby zaczął dostawać więcej minut, to ten rozwój nastąpiłby szybciej. Natomiast póki co no, nie jest to tak dobrze, jakby się wydawało. Co nawet chociażby pokazał mecz z reprezentacją Polski sprzed kilku tygodni, tak, w eliminacjach do Mistrzostw Świata, gdzie Zubac, podobnie jak Ante Zizic, nie radzili sobie z Adamem Krycaniukiem. Trzecim centrem jest debiutant wybrany w 25 numerem draftu, Moritz Wagner, który ma ze sobą bardzo dobre rozgrywki ligi letniej. Niestety w preseason nie grał z powodu kontuzji i też początek sezonu dlatego opuści. Także tylu podkoszowych, jest ich trzech i taka też będzie moja ocena. Jest to trójka dla nich ze względu na to, że McGee naprawdę bardzo dobrze tutaj pasuje. No i na koniec bilans drużyny, tak, czyli to zestawienie ataku i obrony. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Lakers w poprzednim sezonie mieli 22 atak, 13 defensywę, grali w trzecim tempie ligi, natomiast wydaje się, że te elementy dosyć drastycznie się zmienią w tym sezonie, bo atak się pójdzie w górę, myślę,
ze względu na LeBrona Jamesa, Rajona Rondo, którzy będą go egzekwować bardzo skrupulatnie. Natomiast tempo też spadnie, bo to też nie ma co ukrywać. LeBron James nie będzie biegał jak Sarenka, jak Ingram, jak Kuzma, jak Ball 50 razy długość parkietu, tylko będzie więcej wyrachowania, więcej spokoju i w ten sposób Lakers będą chcieli po prostu wygrywać mecze. Okej, to tyle jeśli chodzi o tą drużynę. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki zapowiedzi sezonu 18-19. Pozdrawiam, Piotrek Zarychta.